Cześć, witajcie w sobotę. Minęło kilka dni, nie nagrywałam, bo mieliśmy tutaj młyn straszny. Teraz już wracam, powiedzmy, do siebie. Wiecie co, też zatoki mam zapchane. Brakło mi czosnku. Jak mi się zaczynał katar, to nie zrobiłam sobie tych inhalacji czosnkowych. I byłam właśnie, słuchajcie, nawet zdziwiona, że w tym sezonie zatoki mi odpuściły. No i się okazuje, że to dzięki czosnkowi nie było problemów z zatokami. Ale jeszcze ja musiałam to zrobić. Tak, jeszcze Maja mi tu pomaga. A teraz właśnie mi zajęło zatoki, bo mi się czosnek skończył. Muszę jechać i kupić, a nie miałam jak, bo Malu był też przeziębiony, no bo też tego czosnku nie dostała. Także zaklęte koło. Ale przyszedł Kärcher. Pokażę wam, co kupiłam. Mam nadzieję, że się będzie super sprawdzać. Myjka ciśnieniowa. Także będziemy ją teraz... Weź rączkę, kochanie. Będziemy ją teraz rozpakowywać. Takie ma funkcje. I kupiłam ją z myślą o odświeżaniu tapicerki na meblach, o myciu ścian, łazienek, wiecie, takich rzeczy. Jeszcze ja! I proszę, co było w środku? Zestaw takich ściereczek z mikrofibry. Także będziemy za niedługo testować sprzęt. Mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi. O! Mop parowy odmienił moje sprzątanie, naprawdę dużo mi w życiu pomógł, dlatego mam nadzieję, że ta myjka ciśnieniowa również. Tutaj nie trzeba... Piotrusiu, końcówki są. Tutaj nie trzeba będzie już używać żadnych detergentów, wiecie, tej chemii całej. Dlatego super. To jest myjka ciśnieniowa, nie myjka parowa. Uruchomiłam tą myjkę. Przytułam końcówkę. Założyłam sobie tą końcówkę do sprzątania i nią właśnie czyszczę teraz sofy. Na razie wygląda to obiecująco, tylko wiecie co, ja nie mam żadnych plam na sofach. To są bardziej jakieś naplute, nasmarkane przez dzieci, wiecie, ręce brudne, wytarte. Ale jakichś takich głębokich plam nie mam, więc z czego widzę, to na razie sobie to dobrze radzi. Z tym, że ja mam jeszcze takie sofy z materiałem, który się da prać w pralce. Więc to też może zależeć od materiału. Natomiast nie chcę mi się ich rozkręcać, bo musiałabym dół odkręcić. Rozpiąć zamki, o już wam pokażę. Widzicie, tu jest zamek. Można ten zamek rozpiąć, można ściągnąć tapicerkę, ale trzeba odkręcić dół. Druga sprawa, nie wiem też, czy materiał z jednej całej sofy zmieści się do pralki. Może być tak, że po prostu nie wejdzie. Dlatego psykam tym. Tylko wiecie co, staram się za dużo tej pary nie dawać. Dlatego, żeby zbyt mokre to nie było, bo to wszystko jest wilgotne po przeczyszczeniu tym parowym cudem. Przeczyściłam też tym ściany. Po prostu założyłam końcówkę do mycia podłogi. I tą końcówką przejechałam. Nic się nie stało. Na razie widzę, że są po prostu odświeżone, tak jakbyście przemywały mopem. Tylko, że mopa trzeba cały czas, wiecie, zanurzać, zwilżać i tak dalej. A tutaj nie trzeba, no bo po prostu przyciskamy przycisk i wtedy paruje. Także w porządku. Ja mam też farbę magnat, tą ceramiczną. Więc myślę, że efekt też zależy od tej farby. A druga sprawa, żeby się też ta farba, wiecie, nie zmyła i tak dalej, więc starałam się nie trzeć zbytnio, tylko tak delikatnie. Próbowałam też odświeżyć tynk strukturalny, który mam w domu, ale jeszcze nie wysechł, także muszę zobaczyć, bo nie chciałabym impregnatu uszkodzić, bo jak uszkodzę impregnat, to będę musiała to impregnować jeszcze raz, a on strasznie śmierdzi i wolałabym po prostu tego nie robić. A na razie biorę się za sofę, widzę, słuchajcie, postępy, że to faktycznie działa, także wszelkie takie jakieś smarki, niewielkie zanieczyszczenia, jak to dzieci robią, niewielkie, ale bardzo dużo, to rzeczywiście to działa. Także poczekam, aż wyschnie i wtedy będzie dopiero jakiś efekt. I tu mamy wersję przed. Jak widzicie, nie są to jakieś, nie wiem, plamy z kawy, nie wiadomo z czego, tylko takie brudki, jakie dzieci tworzą. U mnie nie ma szans, żeby założyć jakieś, wiecie co, koce, czy można kupić czasami takie pokrowce, bo dzieci je ściągają, włażą pod nie. No i efekt jest taki, że mam do wyprania koce i tapicerkę. Także dziękuję, wolę robić tylko jedno. Jeszcze nie prałam tej tapicerki, także jest to pierwszy raz od tych ponad 2 lat, kiedy tu mieszkamy, dlatego że szkoda mi czasu, ale koniecznie chciałam wypróbować ten sprzęt, dlatego dzisiaj zapalczywie wypiorę tę jedną kanapę. Poczekam, aż wyschnie do jutra i zobaczymy, czy jest jakaś różnica.
i jak szybko będzie z powrotem wyglądać tak, jak wyglądała na początku. I tak wyglądają poduchy jeszcze mokre tuż po przetarciu. Na razie nie przecieram reszty, bo od tych zatok bardzo boli mnie głowa i po prostu muszę mieć przerwę, chwilową chociaż. Zauważyłam, że wiecie, takie drobne plamy bez problemu schodzą. Do takich średnich, powiedzmy, to trzeba napsykać mocniej tą parą i trzeba mocno trzeć. I wtedy zejdą, ale już takie zupełnie głębokie, no to wiecie co, manualne czyszczenie. To nie tym, a tym takie bardziej odświeżanie na bieżąco. Jeszcze spróbuję użyć tej myjki, wiecie do czego? Do mycia ściany z kredek i z pisaków. Bo maluch właśnie, kiedy nikt nie patrzył, to wykonał graffiti. Więc zobaczymy, czy to po prostu zejdzie. Ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda myjka po przemyciu poduch. Także tego brudu tutaj było sporo, tak jak mówię, się nagromadziło. Widzicie, tutaj pod spodem jest szczoteczka. Jeżeli macie myjki, to piszcie, czy jesteście zadowolone, jak się wam sprawdzają, bo ja tak trochę zaryzykowałam. Cześć, witajcie w niedzielę. Mamy w końcu ładną pogodę. Jestem uzbrojona w metr. Idę sobie wymierzyć tą skarpę, na której chcę coś się posadzić. Wymierzę sobie też rabatki nowe, dlatego że się okazuje, że nie do końca dobrze to wszystko zaplanowałam. Także pora pomierzyć i sprawdzić. Mierzymy. Przede wszystkim wysokość. ...2,40, a tak to będzie już 10 metrów. Tak trzeba założyć. Widzicie, przycinałam ostatnio stipy i widzę, że puściły, bo tutaj wychodzą już nowe trawki, także super, bałam się, że je zabiłam, ale żyją, także dobrze. Też pojawiają się nowe czosnki, także super. Jestem bardzo podekscytowana i ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać. To dalej nie żyje. To jest chyba perwoskia. Także zobaczymy. A to co? Jakieś zwierzątko tu było i postanowiło się przeprowadzić do sąsiadów. Oni mają fajniejszy ogród, więc będzie miało co jeść. Kurczę, co to było? 8 plus 5 to nie 10 choinka. 13-15 metrów skarpy. Będzie dużo roślin, ale tu mamy 2,30 na 15 metrów. Jeszcze moje katalpy. Tu właśnie pod katalpami coś będę chciała zasadzić. Takie wiecie, w kółeczko, żeby się wygodniej kosiło. Jeszcze ich nie podcinałam, bo czytałam, że katalpy później. Także może poczekam do końca kwietnia. One nawet nic jeszcze nie wypuszczają i dopiero wtedy je podetnę. Jeżeli lubicie makaroniki, to nie polecam tego produktu z Carrefoura. Dałam się nabrać 8 zł za 4 sztuki, ale to nie są makaroniki. W składzie jest w ogóle mąka pszenna. W makaronikach takiej ilości mąki pszennej nie ma. Także okropne, jak zwykłe ciastka i to jeszcze słabej jakości. Koło makaroników to nawet nie stało. Cześć, mamy dzisiaj niedzielę. Przyjechaliśmy do zamku w Ogrodzieńcu. Zobaczcie, tak, ile tu jest atrakcji. Atrakcji dla dzieci, taki plac zabaw. Widzicie, symulator lotów. Ale skorzystamy, jak będzie cieplej. Jest też tor saneczkowy. A tam jest sam zamek. Także idziemy na zamek. I co tu jeszcze jest? Park linowy. Także. I smog latający, także tak, jak będzie cieplej, no to na pewno tutaj wrócimy. Dzisiaj jest chłodno, 10 stopni. Myśleliśmy, że będzie cieplej. Dzieci są grubiej ubrane, my trochę cieniej. Także przeniosłam malucha kawałek, dlatego że chciałam się po prostu rozgrzać. A jak wyjechaliśmy z domu, to maluch się zwymiotował. Ale ona tak ma, także to nie chorobowo, tylko jakaś taka choroba lokomocyjna czy coś. No, masakra. Musieliśmy wracać i ogarnęliśmy. Tak to jest z dziećmi gdzieś jeździć. Także jak wam się to zdarza, to uwierzcie, nie tylko wam. A teraz zwiedzamy. Dobrze, że nie ma dużo ludzi dzisiaj. Idziemy sobie obejrzeć zamek. O, widzicie? Nie złamcie ręki, Peter.
zamek plus dzieciaki. Jest i armata. Kiedyś była Tyrolka, z czego pamiętam, z którejś z tych wież prosto na mury, ale już nie ma. Ja bym się i tak w życiu nie odważyła. Ale synek jak najbardziej. Idziemy. Takie widoki. A za mną park linowy. Myśmy z mężem przeszli ten park, ale tak z 15 lat temu, gdzieś tak, przed dziećmi jeszcze, może trochę, może 13, ale gdzieś tak, dosyć dawno, że tak powiem. Praktycznie był wtedy nowy, nowo otwarty. Bardzo dużo się tu pozmieniało. Odkąd się urodził synek, to my tutaj nie byliśmy, czyli jakieś 9 lat na pewno. No i pojawiło się bardzo dużo atrakcji dla dzieci, jakieś knajpy, karczmy. Także miejsce fajne, myślę, że na cały dzień z dziećmi, tylko nie wtedy, kiedy jest strasznie dużo ludzi, bo wszędzie pewnie tłok. Zamek jest cały czas odrestaurowywany. A my teraz idziemy się jeszcze z nimi przejść kawałek i coś zjeść, bo jesteśmy lekko głodni. Znaczy ja jestem lekko głodna, bo jeszcze zjadłam babeczki przed wyjściem, miałam takie zamrożone, wiecie, i sobie rozmroziłam i zjadłam, ale nikt ich nie chciał, także zjadłam wszystkie, jestem najedzona, a oni są pewnie głodni. O nie, muszę patrzeć, bo maluch próbuje eksplorować coś, co jest zamknięte, także nie bardzo to można. A tutaj wam pokażę z góry ten plac zabaw. Tor sanetkowy, plac zabaw, tam jest jakaś karuzela, są takie dla maluchów miejsca, jest powiedzmy, że karczma, parkingi. My tutaj zapłaciliśmy 15 zł za cały dzień za parking pod zamkiem. A teraz przyszliśmy do karczmy pod Lilijką i jemy sobie frytki. Jemy sobie tutaj placek, jak widzicie, ala po zbójnicku. Nie, no masz. Ma frytki i surówkę. Mąż też ma placek. Gdzie jest? Tu ma placek, kawkę. Także coś dobrego. A to jest mój prezent na Dzień Kobiet. Mąż mi kupił do renowacji. Tak, zaraz będzie gotowy. Stary kredens. Ale mam taki pomysł. Chciałabym to odrenowować, słuchajcie. Odrestaurować. Nie wiem, czy coś widzicie, bo to jest dosyć ciemno. Stary, brudny mebel za niecałe 600 zł. O, to jest wysuwane i będę to restaurować. Bardzo mi się podoba. Jest jeszcze nadstawka. I tu jest nadstawka, górna część. To jest przedwojenny mebel z mosiężnymi uchwytami, z szkłem fazowanym. Także to są takie elementy. Tata mówi, że rzeczywiście to może być tak stare. No i będziemy go przerabiać. Patrzcie, jaki fajny. Cześć, witajcie w czwartek, także strasznie ten tydzień zleciał, mąż był chory, także mało miałam czasu, żeby nagrywać. Ten vlog będzie nieco krótszy, ale myślę, że też ciekawy. Jeżeli wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę, a ja się chciałam w tym tygodniu już pożegnać i zaprosić was na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem, pa!